Program dofinansowany w formie dotacji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w ramach cyklu programów edukacyjnych o tematyce ekologicznej pod nazwą Droga do niepodległości szlakiem świętokrzyskiej przyrody. Produkcja i emisja programów telewizyjnych. Karczówka, 339 metrów nad poziomem morza, jest najwyższym szczytem pasma Kadzielniańskiego w Górach Świętokrzyskich. Karczówka ze względu na swoje położenie od roku 1953 jest rezerwatem. Rezerwatem krajobrazowym. Duża to rzadkość, bo z reguły rezerwaty chronią jakieś, zdawałoby się, bardziej konkretne miejsce, roślinność, skały, a tu chroniony jest krajobraz. Na szczyt można dostać się przynajmniej na dwa sposoby, wykorzystując czerwony szlak lub jedną z licznych ścieżek wydeptanych przez okolicznych mieszkańców. Góra położona jest w obrębie Kielc, na sam szczyt można dojechać samochodem. W chwili, kiedy ten kościół i klasztor były fundowane, to było miejsce poza Kielcami, to przynajmniej parę kilometrów trzeba było od rynku kieleckiego, gdzie kończyło się w zasadzie nasze miasto, 10 tysięcy mieszkańców wtedy mniej więcej, trzeba było sporo wysiłku włożyć, żeby tutaj dojść na Karczówkę, a dochodził tu między innymi Stefan Żeromski, to już są późniejsze oczywiście czasy, który w swoich pamiętnikach, w swoich dziennikach wielokrotnie o Karczówce pisał, wielokrotnie ją wspominał. To było miejsce dla niego piękne, magiczne. Tu widział wszystkie pasma górskie, które otaczały Kielce. Miejsce to skrywa wiele fascynujących historii. Zanim w początkach XVII wieku na malowniczym wzgórzu Karczówkowskiej Góry wybudowano kościół i klasztor, wzniesienie było dobrze znane górnikom pochodzącym z okolicznych miejscowości. Pod względem geologicznym jest to absolutna ciekawostka, myślę, że w skali kraju, jako że tutaj na tym terenie tej góry, Karczówki, Dalni, Grabiny, Bruszni, była prowadzona niezwykle intensywna eksploatacja rud ołowiu. Wydobywano tu galenę, czyli siarczek ołowiu. Ołów był niezwykle cennym metalem. Wydobywano to tutaj taką metodą szparowo-szybikową, a więc nie drążono tego nigdzie głęboko, tylko tam, gdzie znaleziono żyłę kruszcu, tam ją eksploatowano. Tu mamy znak ścieżki geologicznej utworzonej niedawno właśnie dlatego, żeby poprowadzić chętnych tymi śladami dawnego górnictwa kruszcowego. I to jedna z tych charakterystycznych szpar znajdujących się na Kadzielni, zresztą nie tylko na Kadzielni, bo jest ich tutaj 3220 w okolicy, a więc eksploatacja była zdecydowanie potężna. Te skały musiały być niezwykle mocno okruszcowane rudami ołowiu, czy kruszcami ołowiu i stąd właśnie te pozostałości. A wydobywano to w sposób bardzo prosty, kiedy znaleziono miejsce, gdzie jest żyła galeny, to wtedy po prostu szło się za żyłą, wybierano to, co było do wybrania. I widać, jak to jest, jak ona jest bardzo długa w jedną stronę, bardzo długa w drugą stronę. Trwale w historyczną tożsamość Karczówki zapisała się też styczniowa noc. Podczas wybuchu powstania w 1863 roku Karczówka była punktem zbornym powstańców przed uderzeniem na garnizon rosyjski stacjonujący w Kielcach. Kiedy zobaczono, że słabość uzbrojenia przy sile garnizonu kieleckiego, to było małe miasto powiatowe, które miało około 4000 mieszkańców, a garnizon sam liczył ponad 700 żołnierzy, atak był niemożliwy. Dodać trzeba, że miasto już było przygotowane do obrony przez ówczesnego naczelnika wojennego powiatu kieleckiego, pułkownika Ksawerego Częgierego. Zarządzono
rozejście się. Część powstańców, powiedzmy, dotarła do innych oddziałów, część się rozeszła po domach, część złapali kozacy i rozstrzelali tutaj na wzgórzu karczukowskim od strony północnej. Wydarzenia te upamiętnia znajdujący się za murem klasztornym na północno-zachodnim stoku wzgórza obelisk z krzyżem. Jednak dokładnym miejscem stracenia powstańców była Brusznia, góra nieopodal Karczówki. Tam w roku 1916 w rocznicę wydarzeń ustawiono drewniany krzyż z cierniową koroną i pamiątkowym napisem. Pomnik nie przetrwał jednak próby czasu i w rezultacie w 2017 roku został wymieniony na krzyż ze stali. Po tym zrywie powstańczym to miejsce cały czas w świadomości obywateli Kielc istniało. To taka swoista parabola czasowa. Mamy rok 1863, potem rok 1916. Jeszcze Polski nie ma, a Rosjan już w Kielcach nie ma. Ludzie, harcerze usypują kopczyk na Bruszni, na którym stawiają prowizoryczny krzyż. Rok później stawiają już krzyż drewniany. Rok 37 stawiają kolejny krzyż, tamten spróchniały, obalił się w sposób naturalny. To było miejsce, było i jest miejscem spotkań harcerzy. Kolejne krzyże to lata 88 i potem w latach 2000 ostatni krzyż stalowy. Powiązanie klasztoru na Karczówce z ruchem powstańczym wpłynęło na fakt, że w ukazie carskim z 27 października 1864 roku dom ojców Bernardynów znalazł się na liście przewidzianych do likwidacji. Miesiąc później nieruchomości klasztoru stały się własnością państwa, a zakonników przeniesiono do klasztoru w Wielkowoli. I został tutaj tylko jeden Bernardyn, ojciec Kolumbin Tomaszewski, dzięki któremu ten kościół i klasztor zachowały pewną ciągłość, bo przez 50 lat tu mieszkał i jego obecność nie pozwalała na zajęcie tego obiektu przez władze rosyjskie. A wspaniały ten człowiek zmarł dopiero w roku 1914. Nie doczekał wytęsknionej przez siebie niepodległości. Zmarł w lutym, w sierpniu weszła do Kielc kompania kadrowa i zawitała wolność. Ten człowiek był niezwykle uroczy. Zachowało się o nim sporo opowieści. Spowiadał w katedrze. Był bardzo szanowanym spowiednikiem dykteryka. Taka jest o nim, że już pod koniec, prawda, życia był starszym człowiekiem, więc często przysypiał w tym w konfesjonale. No i penitent wtedy, nie ojciec Kolumbian pukał, tylko penitent, ojcze Karczukowski, ja już skończyłem. Był człowiekiem, który żył niezwykle skromnie, niezwykle ubogo, ale po jego śmierci znaleziono tutaj spory majątek, kilkanaście tysięcy rubli. Nie wiadomo dlaczego, ale prawdopodobnie ksiądz wierzył, że Bernardyni tu wrócą i gromadził te pieniądze na to, żeby ten kościół, klasztor zostały odtworzone. Pasmo Kadzielniańskie jest rezerwatem krajobrazowym o powierzchni ponad 26 hektarów. W drzewostanie porastającym wzgórze w obrębie rezerwatu dominuje sosna. Liczne są też buki i brzozy. Las sosnowy ma około 180 lat. Młody drzewostan i to jest taki charakterystyczny dla naszej szerokości geograficznej, jako że my żyjemy na szerokości geograficznej lasu liściastego. Czasami nawet widzimy tak nasadzony młodnik sosnowy. On wyrasta i nagle między tym pojawiają się dęby. Dlaczego? Dlatego, że to jest ich miejsce, a nie sosny. Jesteśmy na szerokości lasu liściastego i dąb czuje się tutaj panem i władcą i on będzie tutaj rósł. Mijając Karczówkę i spacerując wzdłuż szlaku, dotrzemy na górę Dalnia. Jeżeli popatrzymy na spisy florystyczne roślin, które znajdują się na terenie Kielc, to okazuje się, że 49% roślin znajduje się właśnie tu, w tym rejonie, Dalnia, Brusznia, Grabina. Także to jest florystyczne cudo. To jest wrotycz pospolity. Roślina bardzo charakterystyczna dla późnego lata, wczesnej jesieni. W tym roku mamy przyspieszoną, przynajmniej o miesiąc, wegetację, dlatego wrotycz już mamy w pełnym rozkwicie. A to jest goryż.
Goryż, który jest rośliną charakterystyczną dla lasów sosnowych. Zbiorowisko roślinne, które po łacinie nazywa się Peucedano pinetum, bierze właśnie nazwę od tego. Peucedano to jest goryż i pinus to jest sosna. Więc mamy tutaj jedno i drugie, czyli takie charakterystyczne rośliny dla tego zbiorowiska. Mamy tutaj bardzo ładny płat roślinności ciepłolubnej, otwarty fragmencik łąki. Zobaczmy zatem, co tu kwitnie. Goździk kartuzek, bardzo charakterystyczne płatki, takie skupione w główki. One nigdy nie są zbyt obfite, ale zawsze kwitną na szczycie szypułki. Jest ich kilka. Ta roślinka, która tutaj się znajduje, nie jest specjalnie częsta. Wręcz powiedziałbym, że w niewielu tylko miejscach na naszej ziemi występuje. Jest to dziki bezhebd. Bez, ta nazwa. Przywykliśmy, że bez to jest to takie piękne, niebieskie, białe, wiosną pachnące. Zapewne i wszyscy nazywamy to bzem, chociaż z botanicznego punktu widzenia to jest lilak. Natomiast bez to jest właśnie to. Kolejnym przystankiem dla turystów najczęściej jest grabina. W większości bezleśne wzniesienie pokryte trawami, krzewami dzikiej róży i tarniny. W obrębie góry zachowały się ślady eksploatowania złóż galeny, to pozostałości głębokiego na około 118 metrów szybu Barbara. Poza tym na wzgórzu znajduje się kamieniołom, z którego do 1975 roku wydobywano wapienie dewońskie. Program dofinansowany w formie dotacji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w ramach cyklu programów edukacyjnych o tematyce ekologicznej pod nazwą Droga do niepodległości szlakiem świętokrzyskiej przyrody. Produkcja i emisja programów telewizyjnych.